Fenomen Gladwella polega przede wszystkim na tym, że jest jednym z najbardziej bystrych obserwatorów, a właściwie takich, którzy zadają pytania głębokie i takich, którzy szukają na nie odpowiedzi do momentu, kiedy naprawdę je znajdą. Bo zajmuje się tematami, które wydawałyby się banalne. Zajmuje się tym, jak została wprowadzona pigułka antykoncepcyjna, w jaki sposób poskramiacze psów pracują ze zwierzakami i jaki jest sukces. Na czym polega sukces sprzedawców, telemarketerów, którzy pokazują się w telewizji? Okazuje się, że odpowiedzi na te pytania, prawdziwe odpowiedzi na te pytania wcale nie są tak banalne, jakby nam się wydawało. I sądzę, że fenomen Gladwella polega na tym, że on za każdym razem zdziera tę taką warstewkę odpowiedzi, która zwykle funkcjonuje w ogólnym takim rozumieniu problemu i stara się pokazać, w jaki sposób naprawdę to, o czym pisze, wygląda i funkcjonuje. Korzysta z psychologii, korzysta z badań naukowych, ale korzysta też ze zwykłych technik dziennikarskich i wydaje mi się, że połączenie właśnie tego, tych trzech elementów z niesamowitą intuicją, z niesamowitym wyczuciem tematu, decyduje o tym, że Gladwell jest nie tylko popularny, ale jest bardzo opiniotwórczy.